witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Timber and Stone ZMV Safe Mode. Tym razem na naszym już drugim save, jakby się patrzeć, spróbujemy przetrwać większą ilość dni. Ostatnio były to chyba 4 albo 5 dni. Tutaj, jak widzieliście, poprzednio na samym końcu pokazał nam się pajączek, tak. Jest to związane z tym, że poszedłem bardziej w górnictwo niż poprzednio i dlatego też będę miał plagę pająków i później przyjdzie jeszcze królowa ich, no więc też będzie ciężko. W międzyczasie tutaj zauważyłem, że zmierza do mnie sprzedawca. Nie mam pojęcia jeszcze, jak z nim handlować, bo się jeszcze nie dowiedziałem, ale zobaczymy. Postawiłem tutaj mu na drodze naszego trajda, który powinien go przywitać. Nie ma innej profesji podobnej, która mogłaby spełnić te wymagania, dlatego zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Przyspieszmy oczywiście czas. Nasz builder będzie tutaj sobie spokojnie radził, dobuduje całość już do końca. On chyba stoi idealnie na tym terenie, w którym nasz merchant, który przyjdzie, będzie chciał handlować. Żarcia mamy mało, ciągle jest za mało jedzenia. Przydałoby się go więcej stworzyć. Tutaj nasz fisher ma 4 level. Hard worker. Kurczę, kijow, troszeczkę, że poszedł do fishmenów, akurat do rybaczków. Mógłby się czymś innym zająć, co by bardziej mu się przydało jako ciężka praca. O, jest trade. On co, przywiózł mi dirt? No dobra, accept. Bez sensu wymiana, ale to tylko po to wziąłem, żeby troszeczkę mojemu podleciał level i może coś lepszego za chwilę on nam zaproponuje. Przepraszam, musiałem się napić, ale troszeczkę gardło ciągle mnie boli. Jeszcze mi ta choroba ciągle nie przeszła. Dobra, wow, tu mam trzech, ale zapowiedziałem, że ja mam trzech rybaków, mam więcej ich niż przedtem miałem. Jak ten pajączek, kurczę, troszeczkę się go obawiam. O, dalej, wow, może mi zaoferować stal? 4. Ile ja mam tego miningu? Damy accept. Coś jeszcze miał być dla mnie. Z chęcią wszystko przygarnę. Zdobyłeś level a propos? Jeszcze nie. No, szkoda troszeczkę. Czyli co? Dostałem od niego stal. Tak, 5 stali dostałem. 5 czy 1 stali? Nieważne, mieszę z tym. Ale i tak się jak bardzo fajnie. Na pewno to mi się przyda. Więc niech tutaj sobie każdy pracuje cały czas. Coś tutaj nowego nam doszło do farmy? Nie, nic nowego. Właśnie, w ten sposób, od takiego właśnie kolegi, możemy pozyskać nowe surowce dla farmerów. I to właśnie jest też bardzo fajna sprawa. Tutaj widzicie nasz kupiec, trainer, zdobył level, więc też przyjemnie. I zablokował nam się budowniczy. Tak? Tak, oczywiście, budowniczy się zablokował. A, ktoś musi mu pomóc. Czyli tutaj trzeba postawić takie coś. Okej. I teraz ktoś to musi stuknąć. Chodź ty może na chwilę. Może budowniczy z ciebie jest słaby, no ale ktoś musi mu tutaj pomóc, bo inaczej on się stąd nie wydostanie. Będzie nam tak po prostu tam stał bez sensu. Okej, przyspieszmy czas. Ty wracaj teraz już do swojej pracy, czyli do farmerstwa. A ty... zajmij się tamtym kawałkiem, tam to miałeś zrobić. Tak, jeszcze rozwalił młot, których nawet nie wiem, ile mam aktualnie na stanie. No i co? A nie możesz tutaj pójść w tym miejscu? Ej, 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 kolego, kolego! Pająk. W którym miejscu? Nie, wilki, jeszcze gorzej. Okej, okej, okej. No, będziemy mieli teraz nie lada problem, bo wątpię, żeby on był szybszy od wilków. Jeśli wilki go przyuważyły, to będzie problem. Jak sobie widzicie, zapierniczają w jego kierunku, a ja nawet nie zdążę mu podesłać pomocy. No dobra, dam jeszcze mu chwilę. Może wilki się, nie wiem, znudzą bieganiem za nim. Okej, okay, uciekaj, uciekaj! No, chyba z tego nic nie będzie. No. Kolega chyba nam padnie tutaj to śmiercią tragiczną, że tak to powiem. Życie ma jeszcze full. Ale dobra, odeślijmy go tutaj i tak samo zbierzmy z wszystkich naszych ludzi do środka, żeby się schowali.
i uzbrójmy się, czyli tutaj leć szybciutko dobudować te schody. A my zaraz zobaczymy. Nie, niestety, 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 nasz kolega padł. A, dobra, pierw przed wypuszczeniem teraz naszego kolegi będziemy musieli pozbyć się tych wilków. Bo to będzie teraz w głównej mierze... Kurczę, pierwsze tu musimy zrobić. Kto tutaj może się z nimi bić? Ty, zmień się w łucznika. Ty... Ty jesteś farmer typowy. To wracaj do farmerstwa. Ty tutaj nic nie zrobisz. Ty będziesz łucznik. Teraz szukamy wojownika jakiegoś. Przynajmniej jednego woja musimy mieć. I dupa, bo nie znajdziemy żadnego. Niestety żadnego wojownika teraz nie zlokalizujemy tak na szybko. I zobaczmy, jak tutaj stoimy z umiejscowieniem. Tutaj są wilki. Są dosyć blisko nas. Mamy dwóch łuczników, to jest plus. Że mamy prawdziwych łuczników przynajmniej, więc wystawmy ich w te miejsca. Dwóch będzie przynajmniej, więc zawsze oni będą się chronili. Troszeczkę zawsze, troszeczkę mówię. Bo to oczywiście nie będzie to, na czym nam najbardziej zależy. Mason, kurczę, nikt nawet dwójki nie ma. Kurczę, strasznie kijowo. Strasznie kijowa sprawa, wam powiem. Oni, czekajcie, gdzieś tutaj byli. Tam się przesunęły wilki. One zawsze z stadami chodzą. No dobra. Wróćcie do swoich zajęć na razie. Zaraz sobie będziemy kombinowali. Sprawdźmy, czy możemy kukły zrobić. Bo trzeba byłoby kogoś wyszkolić w takim razie, żeby mógł z nimi się walczyć. Żeby mógł z nimi walczyć. Tak. Możemy skórę... Możemy linę robić tylko i wyłącznie ze skóry. Tutaj też zbyt dużo nie mamy. Zlećmy tego 5 i wtedy z tego wykonamy dwa razy linę. Tylko ktoś to musi sfarmić. Ty nie. Ty jesteś dobry, Taylor. Więc weź to nam wykonaj. Niestety, pożegnaliśmy kolejną osobę od nas. Na szczęście jedzenia powinniśmy dosyć sporo pozyskiwać, więc za jakiś czas sobie to odbijemy. Zablokowała nam się ta jedna. Ojojku, straszne to było. Po prostu straszne. Okej, to nam kraftuj. A ja teraz wykonam tutaj... Kukły treningowe, nie dla łuczników, a dla wojów. Tutaj postawimy jedną. I musimy na nią pozyskać liny. I co jest, co jest, co jest, co jest? I możesz nam lin wykonać? Ajaj, popsuł pewnie surowce. No, pewnie tak. Wykonaj tą linę w takim razie. No, zleciłem ci linę, dawaj, dawaj, pracuj, pracuj. No, haruj, haruj, chłopie, bo zaraz idziesz znowu na farmerkę. Albo nie, ty będziesz inżynierem, możesz być. Więc wykonaj to teraz. I leć na farmerkę. Idzie znowu merchant w moim kierunku. Więc nie wracasz na farmerkę, tylko stajesz się merchantem i czekasz tutaj grzecznie na przyjście kolegi. Builder. Będziesz wojem teraz. Stajesz tutaj, masz quick learn, więc szybko się nauczysz, w razie czego, i dajesz, że możesz się, nie, tutaj, używać kukieł i trenuj. Nasz merchant leci z tej strony, więc okej, jakoś sobie z tym poradzimy. Przy okazji przydałoby się troszeczkę zwiększyć naszą ochronę. W takim razie, budujmy tu, tak, o, tutaj wybudujemy mur na dwa wysoki, tutaj zrobimy też mur na dwa wysoki, z tym, że tutaj na 3 Shift Alt usuwamy fragment, będzie wejście, tutaj będzie pociągnięty drugi mur, też na 2.
tutaj. Okej, okay, na dwa wysoki. Widzicie, ja tak powoli, powoli to tworzę, bo naprawdę w tym przypadku, wieści mi, nie ma co się śpieszyć. Powoli to trzeba tworzyć, żeby to wszystko powoli tutaj się tworzyło z sensem. I żeby każdy ruch, każdy klot, który tutaj stawiamy, był naprawdę przemyślany, bo to po tym, co się działo ostatnio tutaj u mnie, to uznałem, że nie ma sensu pędzić, nie wiadomo jak to się rozbudowywać szybko. Bez pomyślenia nawet chwileczki nad tym, bo później to kończy się różnie. Okej. Okay. Mamy stal. Teraz tak o, czy mamy kogoś, kto ma blacksmithing? Na wysokim poziomie oczywiście. Widziałem na pewno gdzieś ktoś miał trzeci poziom blacksmithingu. Ale sprawdźmy, kto to był. Ty nie. No jednak nic dla mnie nie miałeś do handlu, widzę. Bo uciekłeś od razu. Ty masz blacksmitha czy trzeci poziomie. Więc chodź teraz do mnie. Będziesz na moim kowalem. Tylko pierwszy wykonam sobie swój sprzęt dla kowala, bo powiedziałem, że tutaj jeszcze tych rzeczy nie mam stworzonych. Czyli tak o. Kowadło. I piec hutniczy. Dalej stanowisko dla masona i dla carpentera też by już się przydało. Teraz tak o, kto je ma wykonać? Tutaj mason, okej. Okay. Możesz być masonem? Możesz być, dobra, więc weź to powykonuj dla wszystkich. A ja jeszcze sprawdzę, jak stoimy ze sprzętem, więc tak o. Młotów. Wow, nie ma młotków. Pierw młotki w takim razie. Ojojku, to by było troszkę głupie, jak dałbym stracił młotek. Ty też możesz być masonem. Okej, ale wydaje mi się, że chyba młotki może wykonywać bez młotka, a czy rzeczy wykonuje bez młotka, więc no dobra, jest okej w takim razie. Bo się bałem, że niestety, ale on tego w ogóle już nie wykona, no i wtedy będę miał tylko problemy niepotrzebne. Okej, ty przechodzisz teraz w kowala i zlecam ci wykonanie lepszych kilofów. Kilofy stalowe. 3 sztuki. A ile do poziomu potrzebujesz? No sporo. Ale może ci dam tyle zadań, żebyś mógł razu... co to jest? Potrzebuję paliwa. Węglem? Nie, drzewem może będzie lepiej dla nas. Okej, niech on się tym zajmie. Nasz kupiec może teraz przejść, pobawić troszeczkę farmerką, a nasz mason, czyli budowniczy, zajmie się tym, co potrafi najlepiej, czyli budować. Tak, czyli to, co on umie najlepiej, czyli zajmie się budową naszą standardową. Które przydałoby się jeszcze im obok postawić miejsce, w którym będą mogli brać od razu sprzęt. Więc dajemy na storage, dajemy na tools i postawmy im w tym miejscu sprzęt, dzięki któremu oni będą mogli cały czas tutaj harować i nie uciekać w ogóle z tego miejsca. I kolejne miejsce dla mininga. Postawmy je tutaj w takim razie. I kolejny obszar do rycia. Też im się przyda. A od razu tutaj będą mieli sprzęt, żeby będą mogli tutaj sobie pobierać nowe rzeczy. Ej, czemu wy tyle śpicie? Zbierać jedzenie, bo jedzenie teraz jest nam bardzo potrzebne. Teraz tak o. Dołóżmy jeszcze jeden tutaj baniaczek, żeby zbierali więcej żarcia. Czyli food. Dajmy to troszeczkę teraz, może tak z tyłu idealnie, za tym bym dokładł. Jeden. I tutaj potrzebny jest carpenter, żeby to wykonał. Ty nie. Tyś kowal, więc... Tam z levelem stoisz. Kurczę, prawie nic nie nabiłeś levelu. Dobra, więc zajmij się tym, co robi carpenter, czyli to napraw i tamte te dwie rzeczy postaw. Chociaż tutaj czegoś im brakuje. Ale nie wiem czego. Czekajcie, tutaj pokazuje nam koper. Aha, dobrze. W takim razie kopru nam brakuje. Mamy jakieś sztabki? Mamy sztabki, okej. Okay. Czyli dwie sztuki, które on wyprodukuje. I gdzie on tutaj nam zniknął? Halo, nasz karpenterze jesteś. Zmień się z powrotem w kowala, bo trzeba poprzepalać troszeczkę ród. Czyli zrobisz to...
brązu nie masz, stali nie masz, ironu standardowo nie masz. Tak, oczywiście wielkie braki, nic nie ma tutaj do wzięcia. Aha, to jeszcze jak jesteś już, jesteś już kowalem, ale jak wrócisz z powrotem do swojego cechu poprzedniego, to szczel nam solidne drzwi drewniane, czyli te najgorsze, jakie tylko są. Ale szczel je w tamtym miejscu i jeszcze jedne szczel, że tylko i wyłącznie drewniane w tym miejscu. Okej, tu będzie takie zabezpieczenie malutkie przed atakami różnych stworków na nas. Dalej, Carpenter. Powykonuj te wszystkie tutaj projekty, które ci już zleciłem. A ja od razu się rozejrzę wokoło, tutaj nic się nie dzieje. Czy ktoś do nas przychodzi? Nikt nie przychodzi z jednej strony. Z drugiej strony też nas nikt nie chce odwiedzić. No dobra. Więc zobaczmy, co się stanie za chwilę. Dobra, i pierwszy kolega już się tutaj zjawił na horyzoncie. Na szczęście nasz mur jest no dosyć sporo już zrobiony. On jest kawałek od nas, więc mamy chwilę na przygotowanie systemu obronnego. Czyli trzeba znaleźć naszych łuczników. Jest jeden łucznik. I jeszcze jedna osoba była pod łucznictwo. Chyba jeden z kowali, znaczy jeden z górników był. To ty. A ty zabieraj swój tłusty tyłek i zmiataj do środka. Czyli ustawiać się na coś, żebyś nie mógł tutaj nigdzie wychodzić. Zajmij się może na farmerstwo nawet. Zajmij się może farmerstwem, kurczę, nie wiem. Byle co rób, tylko żebyś tutaj nie latał mi tutaj niepotrzebnie. Ty przerób się na wojownika. No i będziecie czekali na zbliżający się już atak. Czyli tak o, pierwsze co, łucznicy, jeśli pozyskają dla siebie sprzęt, już masz swój sprzęt, stawaj tutaj na murku, czyli tędy wejdziesz na górę, będzie wszystko w porządku. Ty stawaj tutaj, czyli jak się przebiją przez to przejście, albo nawet stań tutaj sobie w tym miejscu, ty pozyskaj sprzęcie dla siebie, jesteś już farmerem, to możesz iść harować w takim razie. Masz już dla siebie sprzęt, więc tak, ty przeskocz na drugą stronę. Tutaj, ty przeskocz na tą stronę. No i już w dwójkę dacie sobie radę jakoś tutaj tymi atakami. Z drugiej strony nie widzę jeszcze, żeby te pająki tutaj też za bardzo mnie nękały. Idzie ten kolega, tak jak mówiłem. A powiedz co, ty może na razie, póki jeszcze masz chwilę czasu, zajmij się tą budowlanką. Może dokończysz ten mur w tym czasie zrobić. Czekajcie. Tak, oni się cofnęli, bo mają ustawione, że mają się cofać. Nie mają ustawionego. Czemu się cofnęliście w takim razie? Nie wiem. Nie zrozumiałem tego, znowu nie rozumiem. Czekajcie, gdzie oni zapierniczają? Poszli tutaj jakby w miejsce punktu, w którym mają polecić, jeśli coś się będzie działo. Ale nie, wy macie stać w tamtym miejscu i chronić nas przed atakami. Więc nie rozumiem, o co wam chodzi. Okej, okay, teraz tak o. Czy macie coś w opcjach takiego, że macie stać? Łuk widoczny, dobra, czyli zasięg ma być łuku widoczny. Operatorem możesz być, ale macie tutaj stać, a nie kurde, wy się ruszacie. Okej. Okay. Więcej opcji nie mam u was, więc kurczę, prosiłbym was o pozostanie na stanowiskach, bo już tutaj kolega się zbliża do nas coraz to bardziej. No i nie chciałbym mieć zaraz takiego problemu, że wy zaczęliście mi tutaj uciekać. On podejdzie i mi zje całą drużynę moją. O tak, tak, a ty sobie oczywiście pójdź spać, bo co tam... Mój jedyny obrońca pójdzie se spać. Oj, kurde, to jest skurzająco. Został zauważony. Okej, dobra, wiem, że jest zauważony, bo go tutaj widzę. Ale to problemu nie ma, bo jesteście tutaj w dwójkę. Musicie go w dwójkę zabić. No już nie ukrywajmy, że dwie osoby jak stoją, to już kurczę się, no, spodziewam, że ich zatłuką. Chociaż, kurczę, mam coraz większe teraz wątpliwości po tym, co tutaj widzę, jakim to idzie. Więc cofajcie się. No i co?
Tak, jeszcze pomożecie mu pewnie to rozwalić, znając życie. Ojajku, czemu wy wychodzicie mi? Ja was wysyłam w konkretnym celu. Może uzbrój się. Ty też się może uzbrój, przynajmniej będziecie troszeczkę przygotowani na atak. A kolegi, tutaj próbuję nam wejść. Okej, dajmy szansę łucznikom, żeby pokazali, że... No dobra. Musieli wyjść ktoś, kto udawał tutaj tak naprawdę woja, żeby machnąć sobie dwa razy i powiedzieć, że tak, ja zabiłem, bo jest OP. A twój pseudo... Wuj, tam pseudo łucznik, kurczę, nawet sobie nie dał rady, bo nawet nie wiedział, o co kaman. Dobra, nieważne, miesza z tym. Ale wy tam stójcie cały czas. Będziecie walczyć tutaj jeszcze... wspomagać ich, jak coś się będzie działo w nocy. Ach, naprawdę. Ta gra mnie niekiedy irytuje w takich właśnie sytuacjach, że postawię dwóch łuczników, no mają ten trzeci level, to wiem, że to nie jest ekstra dużo, ale też niestety moja farmerka nie umożliwia mi ich levelowanie zbyt szybkie. Czyli co chwilę patrzę wokoło, coś innego tutaj się nam nie pokaże. Moja farmerka mi na nic lepszego nie pozwala, więc też tutaj dużo nie mogę kombinować. Który z was jest rybakiem? Ty jesteś rybakiem, więc wróć do rybactwa. Ty stój sobie w tym miejscu, albo ty zajmij miejsce po drugiej stronie. Ono będzie bardziej bezpieczne, tak szczerze mówiąc. I dobra, zobaczymy, czy coś się tej nocy wydarzy, czy też nie. A jednak tej nocy coś się jeszcze wydarzy. Jak tam widzicie, kolejny nam przyjaciel zmierza w naszym kierunku. Już nie mamy tutaj jednych drzwi, więc od razu może kogoś już ubiorę w ciuszki pod ochronę. Czyli powiedzmy ciebie, może któregoś od was. To pewnie jest jeden miner gdzieś. Ty jesteś miner, więc ty się ubierz tutaj w ciuszki pod obronę. Stańcie sobie tutaj, że w razie czego będziecie lecieli, w dwóch na jednego powinniście sobie dać radę. Mam nadzieję taką przynajmniej. Okej, tutaj został przyuważony, więc lecimy dalej. Teraz taką, nasz łucznik znowu będzie miał chwilę do... Halo? Masz strzały? Strzał nie ma. Czujcie ten motyw. Zabiliśmy, dobra, okej. Wiecie co, wydygałem się w pierwszym momencie, bo myślałem, że ja coś źle zrobiłem i zaraz mi mój człowiek zginie. Nagle, istotnie zawąd. Ale dobra, jest w porządku. Zginął przeciwnik, więc wszystko jest tak, jak powinno być. Teraz tak, o, ty nie masz strzał. Weapon. Stone. Pióra są potrzebne. Ja piór w ogóle nie mam. I co, przez to chcesz mi powiedzieć, że w ogóle nie będziesz tutaj się ubił? Masz to głęboko w poważaniu, rozumiem, tak? Fajnie wiedzieć, szczerze mówiąc. To by mogło być halabarda. Ale bym musiał mieć tutaj kolegę na wyższym poziomie troszeczkę. Dajmy na zbierz, dajmy tego. Powiecie co? Nie, po prostu usuńmy te ciała, nie bawmy się w zbieranie tych ciał, bo to... I tak się jeszcze nigdy mi się nie udało, żeby coś z nich było. Usuń ciało i wszystko jest w porządku. Ty kim byłeś w ogóle? Ty byłeś minerem też. Ale znasz się troszeczkę na fishmanistwie, a? Fishmanistwie, kurczę, jak nazwy już wymyślam. Ale tak samo jesteś jeszcze farmerem, więc zajmij się farmerką w tym czasie. Przydałoby się, żeby ktoś ściągnął tego typa na dół. Znasz się coś na budownictwie? Nie znasz się, ale się poznasz w takim razie. Dobuduj tego innego klocka, wtedy wszyscy sobie spokojnie z góry zejdziecie i będzie w porządku. Więc wejdź tam na górę, wybuduj tego kloca. I możecie schodzić, bo wydaje mi się, że już chyba tej nocy wszystkie ataki się odbyły, które powinny. I nic mi już nie zaatakuje. Taką mam nadzieję, czy tak będzie naprawdę? To się okaże już całkowicie w praniu. Okej, chłop jest uwolniony, tak, już może chodzić, więc spoko. Więc fajnie. Ty lecisz teraz do kopania, już możesz się tym wreszcie zająć.
i spotykamy się w kolejnym odcinku. To dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie ulubionych, polećcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym dniu w moim wykonaniu w grze Timber and Stone. Pa, pa wszystkim.